Tęsknota duszę rwie, pochyla się głowa, a kiedy krzyczeć chcesz, stały lot przywołać, zaśpiewać wioskę tę, jeśli tylko zdołasz. Jeszcze tylko kilka mil szybko przepłyniemy, jeszcze tylko kilka chwil w porcie odpoczniemy. Wiatr nam czardasza gra, żagli płótno śpiewa i płynie wioska tam, tam gdzie szumią drzewa. Chodźmy na samy duchami. Pod witką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny Trochę refleksyjnie się zrobiło, a teraz może popłyniemy troszeczkę szybciej. Oczywiście tak, wanty wyciągniemy. Chodźcie tutaj do przodu. Szanowni Państwo, w tym momencie się czuję, jakbym otwierał największą inwestycję na świecie. Dlaczego? Bo to inwestycja w kapitał ludzki i w młodzież. Bardzo proszę Panią Elę i Panią Dyrektor koniecznie tutaj do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dlaczego największa inwestycja? Właśnie w kapitał ludzki. Ja nie będę długo mówił, potrzebuję 5 minut, ale to co chcę powiedzieć, to naprawdę jest bardzo ważne, Szanowni Państwo, bo widać, że tradycje sprzed wielu, wielu lat powracają do Połtuska. Te tradycje to żeglarstwo i harcerstwo. Kilka miesięcy temu przyszła do mnie grupa uczniów z gimnazjum numer 1, a za chwilę ze szkoły podstawowej numer 1, która mówi, że chce być harcerzami. Oczywiście już pod opieką tutaj pani Elżbiety. Ja mówię, świetny pomysł. Przecież harcerstwo w Połtusku było tyle lat temu i przez tyle lat, a ostatnich kilkanaście lat nie ma harcerstwa, więc ucieszyłem się i od tego momentu pracowaliśmy, czy młodzież pracowała nad koncepcją, nad statutem, nad tym, aby wpisać właśnie do statutu szkoły grupę młodzieży, która od września będzie miała swoją odpowiednią nazwę, ale żeby mieć nazwę, to trzeba mieć też odpowiedni strój. I w dniu wczorajszym pojechaliśmy zakupić strój dla naszej młodzieży. Pokażcie się tutaj do przodu. Chyba wyglądają dobrze, tak? Proszę Państwa, to jest wspaniała grupa młodzieży. Na razie z jedynki, a myślę, że z innych szkół również dołączy młodzież, która ma ideę przed sobą, która ma plany, która wie już powoli, czym jest mundur, czym są pewne tradycje i to, myślę, należy podkreślić. Bo ten czas, który będzie spożytkowany
na ideę harcerstwa, a nie czas przed komputerem, to jest czas zwyciężony dla tej młodzieży. Ja bardzo serdecznie gratuluję, pani dyrektor jest tutaj z nami. Bardzo proszę, żeby nam się tutaj pokazała. I panią Elę bym bardzo też tutaj prosił do nas, która przez wiele, wiele lat właśnie krzewiła tradycje harcerskie i te tradycje powracają. Naprawdę chylę czoła tutaj przed państwem i przed młodzieżą, która właśnie po kilkunastu latach wraca do tych harcerskich tradycji. Jest na razie dziesiątka osób, dla której zakupiliśmy mundury, ale myślę, że to będzie pączkowało na razie w jednej szkole. Jeżeli będą chętni, to myślę w innych szkołach również. A ja jako ten przedstawiciel samorządu, jak będę miał możliwość, to na pewno będę dofinansowywał takie bardzo ważne inwestycje. Inwestycje właśnie w kapitał ludzki, który tutaj przed nami stoi. Także ja bardzo serdecznie chciałem podziękować takim tutaj skromnym pismem. Pozwolę je sobie szybciutko odczytać. Szanowna pani Anna Kamińska, dyrektor publicznego gimnazjum nr 1 imienia Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Składam gorące podziękowania oraz słowa uznania za wkład i rzetelną pracę na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Dziękuję za odważne stawianie na straży wartości harcerskich, powrót do tradycji harcerskiej w Pułtusku, za pielęgnowanie tradycji, lokalnej historii, krzewienie patriotyzmu oraz misji wolontariatu. Bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi poprzez wspieranie działalności lokalnego wolontariatu oraz niesłabnący zapał, z jakim wychowuje pani kolejne pokolenia pułtuszczan w duchu najwyższej wartości, godne są naśladowania. Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Z poważaniem, Krzysztof Nuszkiewicz, burmistrz miasta Pułtusk. Jeszcze raz gratuluję, pani dyrektor. Szanowna pani Elżbieta Iwanowska, również składam serdeczne podziękowania za stworzenie tej drużyny harcerskiej. Z tego, co się orientuję sprzed wielu lat, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej nr 3, to te tradycje kwitły. Kwitły w wielu szkołach. I dzięki temu, że jest pani tutaj z nami i z młodzieżą, one będą rozkwitać w następnych latach. Dziękuję bardzo. Jeszcze taki skromny upominek, a to jest tak, jeszcze do mój ulubiony Uniwersytet Życia, Robert Baden-Powell. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Szanowny panie burmistrzu, jesteśmy wdzięczni wobec ludzi, którzy czynią nas szczęśliwymi. Oni są uroczymi ogrodnikami, dzięki którym nasze dusze rozkwitają. Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość, zrozumienie naszych pragnień, marzeń dotyczących działalności harcerskiej, w szczególności za czas nam poświęcony i pomoc materialną. Z wdzięcznością i szacunkiem uczniowie publicznego gimnazjum nr 1 imienia Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Dziękuję ci bardzo, Janku. Rzeczywiście ty jesteś też tutaj takim motorem całości. Dziękuję ci za to, że pod twoim przywództwem też tutaj takim młodzieżowym zebraliście się, przyszliście do mnie. I stało się to, o czym marzyłem po prostu, żeby harcerstwo wróciło. Pozwólcie tutaj, że jeszcze przekażę poradniki harcerskie. To tak do poduszki na wieczór. Na ręce może tutaj, o, bardzo proszę o przekazanie pozostałym osobom. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję, naprawdę bardzo się cieszę, bo to duma dla Pułtuska kolejna. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają tradycje żeglarskie, okresu, czasu takiego żeglarza z technikum przy ulicy Tysiąclecia 12. Któż nim był? Jan Ruszkowski, postać wielu osobom znana właśnie z żeglarstwa, z miłości, z pasji do wody. Taka pasja do wody, drodzy Państwo, jest tutaj kontynuowana. W zeszłym roku, czy właściwie w tym, utworzyła się taka pierwsza grupa młodzieży, która była w zeszłym roku na obozie żeglarskim, poczuła wodę, pokochała wodę i też wierzę mocno, że będzie pączkować. Ja mam zaszczyt również być w grupie wodniaków, dlatego wiem, rozumiem i będę starał się jak najbardziej jako samorząd gminy Pułtusk pomagać tej grupie. Jest tu oczywiście z nami przywódca i pozwolę sobie zaprosić pana Wojciecha Błaszczyka, prezesa.
Połtuskiego Klubu Wodniaków i pozwolę sobie zacytować. Składam gorące podziękowania oraz słowa uznania za wkład i rzetelną pracę na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Dziękuję za odważne stawianie na straży najwyższych wartości, za pielęgnowanie tradycji żeglarskich zapoczątkowanych przez patrona Zespołu Szkół Zawodowych imienia Jana Ruszkowskiego. Niesłabnący zapał, z jakim członkowie Połtuskiego Klubu Wodniaków wychowują kolejne pokolenia żeglarzy, godne są naśladowania. Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Jestem pełen uznania, że po wielu latach, będąc uczniem pana prezesa, mogę ten oto dyplom do powieszenia wręczyć. Panie profesorze, dziękuję bardzo, jak również całemu zarządowi i młodzieży. Tutaj też taki drobny prezent dla pana prezesa. Pozwolę sobie włożyć. No kapitan urodzony. Urodzony kapitan. Tak. Bardzo dobrze, panie prezesie. Mamy również ufundowane tutaj dla młodzieży. Przekażemy. Cóż to takiego? Nauka żeglowania. I bardzo proszę, niech nam się pokaże nowo ubrany żeglarz. O. Tak wygląda przedstawiciel w tej chwili ubrany żeglarzy i moje kolejne marzenie, aby harcerzy i żeglarzy było jak najwięcej w naszym mieście, bo to są naprawdę tradycje, które należy kultywować i kontynuować. Zapoczątkowane zostały, wiemy, dawno temu i dobrze, niech trwają na następne lata. Gratuluję jeszcze raz i bardzo serdecznie dziękuję. A teraz przed nami, bardzo proszę, mamy dokładnie 7 minut, więc sprawnie postaramy się tutaj wręczyć wyróżnienie i nagrody za udział w konkursie Najładniejszy Wianek Świętojański. I bardzo proszę tutaj organizatora, współorganizatora, panią dyrektor Izabelę Sosnowicz-Ptak. Nagrody ufundowane oczywiście przez burmistrza miasta Połtusk Krzysztofa Nuszkiewicza. Pan burmistrz będzie wręczał, bo wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymają nagrody, ogólnie rzecz biorąc. Zaczniemy od wyróżnień. Wyróżnienie dla Anielki Tyśkiewicz. Zapraszamy Anielkę na scenę. Zapraszamy Anielkę. Wyróżnienie dla Oli Grzybowskiej. Zapraszamy wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych na scenę. Wyróżnienie dla Oli Grzybowskiej. Wyróżnienie dla Maciusia Bartoszuka i babci Janiny. Zapraszamy babcię Janinę i Maciusia. Wyróżnienie dla Dziennego Domu Senior Wigor. Zapraszamy przedstawicieli. Zapraszamy przedstawicieli Dziennego Domu Senior Wigor. O, już są tu blisko. Dobrze, wspaniale. Cieszymy się. Wyróżnienie dla Adama Malinowskiego. Zapraszamy Adama Malinowskiego na scenę. Zapraszamy Adasia Malinowskiego. Jest Adaś. Adasia, do pana burmistrza, proszę bardzo. O, wspaniała nagroda. I teraz nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na najładniejszy wianek. Nagroda ufundowana przez burmistrza miasta Połtusk Krzysztofa Nuszkiewicza wędruje do Moniki i Dawida Kowalczyków. Zapraszam Monikę i Dawida Kowalczyków. Drugie miejsce dla Świetlic
Łysy, Słonecznikowa, brać. Brawo! Zapraszam przedstawicieli. Przedstawiciele z Świetlicy Słonecznikowa, brać. O, już zbliżają się do nas. Zapraszamy. I pierwsze miejsce dla Kingi Karczewskiej. Zapraszamy na scenę Kingę Karczewską. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Bardzo się cieszymy, że wzięliście udział w corocznym konkursie na najładniejszy wianek. Nagród jest wiele. Mam nadzieję, że zadowoleni jesteście i dzieci, i państwo. Pani Kinga. Dla uczestników konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański czeka już dezeta. Prosimy o zabranie wianków i podążanie w kierunku przystani. Kej, tak? O, dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję tutaj wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Gratuluję wyróżnień, gratuluję miejsc kolejnych. Dziękuję bardzo. No i na pewno z panią dyrektor już zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie w przyszłym roku. Drodzy państwo, dobija godzina 19 i to właśnie ten czas, kiedy powinniśmy się udać w stronę Kei. Wyrobiliśmy się idealnie. Dziękuję bardzo państwu. Miłego wieczoru życzę i dobrej zabawy. Kołysał nas zachodni wiatr, że gdzieś za ruchą został. Aż nagle ktoś jak pachnie z plan, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zaśmiał płacz i zaklął, jak do Georgia! Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta. Zasłony połowianych chmur ulewa spadła na mnie. Rzucało nami w górę w dół, aż fala zmyła żagle. A Bosman tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozsądek rozsądkiem, ale najlepiej to wszystko, co ma służyć naszemu wypoczynkowi, zawierzyć Panu Bogu, więc zawierzajmy ten rozpoczęty pięknie czas wakacji, nasze urlopy, szczególnie te, które będziemy spędzać nad wodą, te, które będziemy spędzać tutaj w mieście, nad tą urokliwą naszą rzeką Narew i zechciejmy właśnie wspólnie o uświęcenie tego miejsca, o to, by nikomu nic w tym miejscu się nie przydarzyło, uświęcenie właśnie tej wody przed dzień uroczystości świętego Jana Chrzciciela, Pana Boga prosić. Panie Jezu Chryste, Ty na drzewie krzyża zgładziłeś grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty w sakramencie Chrztu Świętego powołałeś nas do godności dziecka Bożego, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty odrodziłeś nas z wody i Ducha Świętego, abyśmy mieli życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj błagania Twojego ludu, który wspomina Twoje wielkie dzieła przedziwnego stworzenia i odkupienia. W swojej dobroci stworzyłeś wodę, aby użyźniała swoją ziemię, a nasze ciała oczyszczała i pokrzepiała. Dokazałeś nam swoje wielkie miłosierdzie, kiedy przeprowadziłeś naród wybrany przez wody Morza Czerwonego i uwolniłeś go z niewoli egipskiej, a potem na pustyni gasiłeś jego pragnienie życiodajną wodą. W obrazie żywej wody prorocy zapowiadali nowe przymierze, które zawarłeś z ludźmi
przez Chrystusa naszego Pana. On to uświęcił wodę Jordanu i sprawił, że przez odradzające źródło chrzcielne grzeszni ludzie stają się nowym stworzeniem. Uświęć, Panie, tę wodę, aby była znakiem Chrztu Świętego, który przyjęliśmy w zaraniu naszego życia. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystkiego dobrego życzę na czas wakacji. Niech Pan wszystkim nam błogosławi. Nie bady, prawdę powiem.